I to chyba nas przyciąga do tej książki. To powoduje, że my tak się pomału wchodzimy w tę książkę i trudno ją opuścić. Czytałam teologiczne, że powiem, obrazy na tę książkę. No może ktoś się obrazi, na pewno ktoś się obrazi. No to są tak drażliwe tematy, ciekawe. Pierwszy wiek naszej ery, drażliwe tematy. Oczywiście, że tak. Ale właśnie dlatego też warto podkreślić, że autor stara się ważyć rację. To, co jest uderzające w tej książce, to, że tu nie ma krztyny taniego antyklerykalizmu. Tak jak on przyznaje się do tego, że był więcej niż przeciętnym wierzącym, że naprawdę się oddał religii katolickiej w całości, tak potem po latach patrzy na to i zastanawia się z taką pewną czułością. Nie wolno to jest od takiego współczucia, zastanowienia. Jednym z takich sformułowań, które w tej książce się pojawiają najczęściej, to te dwa małe słowa nie wiem. Tak, a ja z kolei w waszej stronie w jednej z recenzji przeczytałam, że ta książka jest zarazem śmiała i powściągliwa w sądach. Doktor Jarosław Kujisz jest państwa gościem, a rozmawiamy o królestwie Emanuela Carrera. Informacja, a po niej wracamy. To jest powtórka. Agnieszka Lichnerowicz, państwa gościem jest cały czas doktor Jarosław Kujisz, redaktor naczelny tygodnika internetowego Kultura Liberalna. Dzień dobry raz jeszcze. I rozmawiamy o niesamowitej książce Emanuela Carrera, Królestwo. To jest opowieść, chciałoby się powiedzieć, o tym, o historii małej żydowskiej sekty założonej przez niepiśmiennych rybaków, których połączyły dziwaczne wierzenia. Trzeźwo myśląca osoba nie postawiłaby na niej złamanej sestercji, a jednak niespełna 3 stulecia przeżarły one od środka cesarstwo rzymskie i wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu przetrwały do naszych czasów, a więc jest to opowieść o chrześcijaństwie, o narodzinach chrześcijaństwa, rok 50, rok, teraz już mówimy po narodzeniu Chrystusa. I tutaj mówiliśmy już dużo komplementów, ale ja bym chciała Cię zapytać właśnie o ten kontekst. Dlaczego we Francji to był taki bestseller? No właśnie, bo wydaje mi się, że słuchacze mogą ulec wrażeniu, że to są jakieś tam archiwalne poszukiwania autora, który przez moment przeżył religijną przygodę. Nic bardziej błędnego. To znaczy, jeszcze raz warto podkreślić, że to jest odczytanie naszych czasów przez pryzmat początków chrześcijaństwa. No mam na myśli, że w tej książce najbardziej, że tak powiem, pikantnymi intelektualnie fragmentami jest to, kiedy Carrer mówi, a to w zasadzie ten pierwszy wiek naszej ery to było podobne do naszych czasów. To są czasy globalizacji. To są czasy, i tu właśnie ta różnica pomiędzy polskim podwórkiem a francuskim, on mówi, Cesarstwo Rzymskie to było w zasadzie czasy laicite. To były czasy laickości. A gdzieś tam Zeus siedział u góry, realnie nie za bardzo tak, się martwił. Globalizacja. My mówimy o tym, że wszędzie są McDonaldy, tam salony Apple'a i coś jeszcze takiego i ludzie się z jednej strony narzekają, z drugiej strony się odnajdują. On mówi, że Rzymianie wszędzie stawiali takie same rozwiązania architektoniczne. Wszędzie te miasteczka były podobne. Tak samo ludziom się to podobało. I on zaczyna mówić coś bardzo niepokojącego w ten sposób, bo to oznacza, że my sięgając do początków chrześcijaństwa widzimy okres, który jest głęboko niestabilny duchowo, ale też z jednej strony bardzo tolerancyjny. Głodny, ale głodny. Tak, tolerancyjny. Zarazem tolerancyjny. Zarazem te ramy rzymskie, jak Carrer przypomina, ramy rzymskiego imperium zapewniały religijną wolność i w zasadzie pojęcie wojen religijnych w ogóle było nieznane. Znaczy taki fenomen tam nie występował na mapie intelektualnej, a zatem mówi Carrer, proszę zobaczyć, gdzie my jesteśmy, w jakich czasach się znaleźliśmy, że w zasadzie takie przekonanie, które miał... Które tam się pojawia, że pierwszy wiek to jest wiek, w którym część elit myśli sobie w kategoriach, no tak, świat zmierza ku zagładzie. To znaczy jest to nieuchronna klęska, coś nas złego czeka, coś się wydarzy. I on przypomina, że jeżeli ktoś nie miał ochoty wierzyć świętemu Pawłowi, który mówił to samo, że za chwilę będzie katastrofa, tak, bo rzeczywiście zagłada. Tutaj postać świętego Pawła po Westerce jest przedstawiona jako tego, który ogłasza zaraz koniec świata. I tak, tutaj pojawia się problem, co jeżeli umierają ludzie, a tu nie ma końca świata, nie tak, ma sądu ostatecznego. To znaczy zapowiedź się nie spełnia i wtedy tak. Carrer znowu sięga do tego swojego zabiegu literackiego, tłumaczy to za pomocą psychologii współczesnej, tego wieku,
jaki sposób wyglądają badania nad sektami. Zaczyna to tłumaczyć cięższym językiem, ale znowu bez żadnej złośliwości, tak. Bez żadnego tutaj tonu, nie daj Boże, kpiarstwa. To jest raczej rozmowa o tym, jak podobne, jeżeli przyjmiemy to założenie, że podobne są czasy współczesne, XXI wiek do pierwszego wieku, to trzeba by było zadać sobie pytanie, o czym to świadczy, że elity takiego kraju jak Francja są przekonane, że ich świat zmierza ku jakiemuś rozpadowi, że najprawdopodobniej trzeba mu ulec duchowo, prawda? Jak to jest, że hitem, bestsellerem staje się książka Uelbecka o takiej, a nie innej treści? Przypomnijmy, Uelbeck mówi, że w 2022 roku Francja wybierze prezydentem muzułmanina i zamieni się z czasem w kraj wyznaniowy, prawda? Bo alternatywą jest... była skrajna prawica. Tak. I jak widać, no znaczy, że no, można się zżymać na konsekwencje tego typu myślenia, ale z całą pewnością to pokazuje, przynajmniej rezonuje to w duszach niektórych czytelników. Ale to, co to mówi o Francji? No to mówi o Francji przede wszystkim, że na pewno jest wielki kłopot z tą laickością. To znaczy pewne przewidywania co do tego, że jeżeli będziemy myśleć o laickości w sposób bardzo konsekwentny, to nagle ona zacznie się wyradzać w coś w rodzaju antywiary, a przez to wiary takiej arebur. To znaczy, że ludzie będą tak przywiązani do tego antyklerykalizmu, do tej walki z Kościołem, że to zacznie, być, tak? Zacznie być... To jest jedna z takich podejść. Natomiast jeżeli mielibyśmy przyjść do takiej warstwy teoretycznej, powiedziałbym, że książka Carrera jest fantastycznym przykładem na coś, co pisał Jürgen Habermas. To znaczy, że taki postsekularyzm, w którym ta warstwa ani żadna z warstw nie może przeważyć. To znaczy ani chrześcijaństwo ze swoim dziedzictwem, ani sekularyzm, który wyrasta w tych ramach postchrześcijańskiego świata, one na dobrą sprawę muszą być komplementarne, żeby uzupełniać się, uzupełniać liberalną demokrację i w jakiejś tam osmozie funkcjonować. To jest pomysł Habermasa, który teoretycznie brzmiał niesłychanie abstrakcyjnie i jak pełen pobożnych życzeń. Tymczasem Carrère podsuwa nam pod nos książkę, w której mówi, no tak, ja jestem człowiekiem zaświadczonym do cna, ale w rodzinie miałem osobę bardzo wierzącą, która miała na mnie wpływ. Moja edukacja katolicka była taka, że nie mam żadnych urazów neurotycznych, więc w gruncie rzeczy nawet nie wiem, kiedy utraciłem wiarę. W którymś momencie postanowiłem do niej wrócić, bo czegoś mi brakowało. Bo miałem depresję i nie za dużo kasy też, powiedzmy. No tak, ale też miał taką potrzebę duchową, prawda? To nie było tak, że on... Nie wystarczyły mu takie rytuały po prostu ani życia świeckiego, ani rytuały życia. I teraz przechodzi na stronę wiary, próbuje ze wszystkich sił, okazuje się, że no nie da się. Ale wraca po tym doświadczeniu i to jest takie doświadczenie osoby, która po prostu spróbowała uwierzyć, nie wyszło mu i to nie oznacza, że on będzie atakował Kościół katolicki. To nie oznacza, że on będzie jakimś wściekłym antyklerykałem. To oznacza, że on nagle zrozumiał, że wielu rzeczy nie wie i że tak jak to było w tym postsekularyzmie Habermasa, to są pewne tak jakby komplementarne, uzupełniające się elementy, które powodują, że swoją drogą, jak się to dobrze na tym zastanowić, przełamują cały schemat mówię, jakimś tym cywilizacjach śmierci, o tym, że Zachód umiera i tak dalej. To albo znaczy, z kolei że, te wyzwania, albo, że trzeba tak. Wrócić po prostu chrześcijaństwo, zapisać w konstytucji i uczynić obowiązkowym. Tak. To znaczy to dokładnie pokazuje, że to z pewnego punktu widzenia są wyłącznie pobożne życzenia i to niesłychanie konfliktogenne, bo książka Carrera przynosi takie ukojenie. Ona jest takim, są piękne rzeczy w laickości, ale są też piękne rzeczy w chrześcijaństwie. Żyjemy w jednej republice, oglądajmy się wzajemnie, inspirujmy się, no i nie będę zdradzał zakończenia, no największe przeżycie duchowe w tej powieści, w tym eseju, czy jak nie nazwać tej książki, wynika z takiego spotkania duchowego. Też wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, jakie było to chrześcijaństwo. To znaczy moment, w którym ludzie poszukują tej duchowości, bo Rzym, Zeus nie dają im tej duchowości. I to jest, on pisze o tym, że choć wiem, że trzeba się wystrzegać zbyt łatwych porównań, tak rozpowszechnione w pierwszym stuleciu na brzegach Morza Śródziemnego zauroczenie judaizmem, wyobrażam sobie trochę jak u nas zainteresowanie buddyzmem, religią zarazem ludzką i bardziej wysublimowaną, z dodatkiem duszy, której brakowało pogaństwu goniącemu w piętkę. No i potem pojawia się chrześcijaństwo i ono jest rewolucyjne, jest burzycielskie, to rewolucyjne
perfekcyjne wyrzeczenie się siły, nastawianie drugiego policzka, ten Bóg, który jest tak blisko człowieka i człowiek, który jest tak blisko związany z Bogiem, to jest to chrześcijaństwo, to jest ta duchowość, której wtedy ludzie szukali. Tak dziś chrześcijaństwo nam się kojarzy z konserwatyzmem. Ale to może powiedzmy nie do końca, bo tu warto może wspomnieć, jednym z takich znawców filozofii religii we Francji jest Marcel Gauchet i on już w latach 80. popełnił taką książkę poświęconą wychodzeniu z religii. Co to oznacza? To znaczy, że wyjście z religii to nie oznacza, że mamy do czynienia ze śmiercią Boga, to nie oznacza, że mamy do czynienia z zanikiem religii, to oznacza, że naprawdę skończyła się religijna organizacja świata. To znaczy, że religijne ramy naszej rzeczywistości no nie występują. Ale on nie mówił tego, że to wyschnie źródło religii. Jak najdalej od tego. On się bardzo naraził tam laickiej lewicy wówczas to pisząc, bo on powiedział, dopowiadał, że religia kiedyś miała charakter konformistyczny. Przechodziła z pokolenia na pokolenie i w zasadzie się bardzo nad tą religią przeciętny człowiek nie zastanawiał. Intelektualiści dzielili włosy na czworo, a zwykły Kowalski, czy zależnie od tego, w jakim kraju jesteśmy, można nazwisko podstawić, taka osoba nie zastanawia się, na ten specjalnie dziedziczyła, a zatem to był charakter konformistyczny. Ale dziś, i to znowu książka Carrera znakomicie oddaje, religia jest przeżywana w kategoriach nawrócenia, ale uwaga, też dystansu wobec otaczającego świata, czyli jest pewnym nonkonformizmem w sekularyzowanym świecie. Stąd bardzo często w retoryce, którą spotykamy, słyszy się coś takiego dziwnego, że o tym, że ludzie wierzący mają poczucie opresji, tak? Że są prześladowani. W porównaniu z prześladowaniem, o którym pisze Carrera, to oczywiście jest pewnego rodzaju tylko metafora. Też porównanie z poczuciem prześladowania niektórych ze strony Kościoła. No więc chodzi o to, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że religia może być przeżywana jako nonkonformizm wobec obecnego świata i w tym sensie to Gauchet to powiada, ale to nie zmienia faktu, że ona nadal nie może przywrócić tych religijnych ram życia społecznego. I tu wracamy do tego pytania, na ile chrześcijaństwo i sekularyzowany świat stały się komplementarne i że to jest pewnego rodzaju w każdym razie literacka u Carrera albo filozoficzna u Habermasa, propozycja tego, jak urządzać świat na przyszłość. Czyli to jest opowieść, która jednak w Polsce, myślę, te konteksty będą trudniej zrozumiałe. No, z całą pewnością jest to arcyfrancuska książka, to znaczy jeżeli w 100 lat, ponad 100 lat już od czasów, kiedy przeszła ta głośna ustawa w grudniu 1905 roku o rozdziale Kościoła od państwa, prawda, to widać, że to jest książka, na którą można sobie pozwolić. Ona jest wolna od jakiegokolwiek kontekstu, wpływu Kościoła na państwo. I przełamuje ten dualizm, prawda? I próbuje zastanowić się, zaproponować jakiś taki rodzaj duchowości, która jest duchowością, w której nikt nie będzie sobie mydlił oczu. Jest buddyzm, jest New Age, Carrera o tym wszystkim pisze, że jest taki groch z kapustą i w zasadzie, jeżeli coś człowiek powinien być sobie winny, mówi tak on do siebie, on jest w ogóle nienarzucająca, jest ta książka, mówi tak po cichu, dyskretnie się zastanawia, mówi, no to jeżeli mam siebie potraktować poważnie, no to żyjąc w postchrześcijańskim świecie, muszę się też zastanowić nad tym, z czego on wyrasta. To znaczy, jeżeli zadaję sobie pytanie, kim ja jestem, to ono będzie absolutnie niepełne, jeżeli odpowiem tylko z takiej sekularnej perspektywy, ale też nie będzie pełne, jak odpowiem z chrześcijańskiej perspektywy. To jest strasznie ciekawe. Oprócz tego, że jest to sama, znaczy ta opowieść, ja może zrobię krok wstecz i powiem, że ta opowieść o tych pierwszych latach chrześcijaństwa jest ciekawa, bo powiedzmy, że wielu tak naprawdę nie zna do końca Biblii. To jest przewodnik, więc to jest bardzo ciekawe, ale też myślę, że jest po prostu, ta teza jest znacznie trudniejsza dla Polaków do zrozumienia czy przyjęcia niż ten prosty przekaz, który jest w Welbecku odnajdowany, tak? No myślę, że ta książka jest daleko większym wyzwaniem, bo ona nie posuwa takich prostych,
wypowiedzi, tu białe, tam czarne. Już mówiliśmy o tym, że autor powielokroć powtarza, nie wiem, ale jaki to jest ładny, nie wiem, to jest piękne, nie wiem, bo on jednocześnie, mówiąc, że nie jest osobą wierzącą, że ostatecznie kończy jako agnostyk, to mówi nam to po tym, jak zadał sobie trud lata spędzenia nad Nowym Testamentem, to znaczy porównując te wszystkie wersje, zastanawiać jeszcze, co więcej, przekładając to na język literacki. Bardzo dziękuję. Doktor Jarosław Kujsz, redaktor naczelny tygodnika internetowego Kultura Liberalna, był Państwa gościem. Dziękuję, bardzo Ci dziękuję. Rozmawialiśmy o Królestwie Emanuela Carrera, które w Polsce wydało wydawnictwo literackie. To jest powtórka. Kiedy inni smacznie śpią, my przeglądamy prasę, komentujemy i rozmawiamy z gośćmi. Pierwsze śniadanie w toku. Od poniedziałku do piątku, od piątej. Do usłyszenia. To jest powtórka. Agnieszka Lichnerowicz, w studiu jest już Adam Balcer, ekspert Wisa Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. Wrócimy do wtorkowej debaty na forum ekonomicznym w Krynicy. Debaty, na której po raz pierwszy w sumie nie zdawałam sobie sprawy z tego, we wspólnej debacie wystąpili prezes Jarosław Kaczyński i premier Viktor Orban. No i ja pozwolę sobie tak skrócić, a Adam Balcer ewentualnie rozwinie, że Viktor Orban ogłosił kontrrewolucję kulturalną w Europie. Kulturową. Kontrrewolucję kulturową na bazie narodu i religii, bo jak mówił Unia Europejska, ci technokraci z Brukseli chcieli ten naród jako koncept zniszczyć i właśnie ta kontrrewolucja ma być odnową Europy i oni, ten duet, ewentualnie Grupa Wyszehradzka, poszerzony duet, zaczną te kontrrewolucje. Nawet snuli plan na przyszłość, wyniki wyborów we Francji, Włochy. Brexit na pewno jest fantastyczną szansą na to i tak. Nie wiem, czy jeszcze, przypomnę, Adam Balcer w studiu, coś byś dodał do tego, do tej koncepcji, żeby ją słuchaczom przybliżyć, a potem ewentualnie będziemy ją, uwaga, dekonstruować. Myślę, że bardzo ważny jest też postulat reformy samej Unii Europejskiej, który też pojawił się na spotkaniu już szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej, ale oczywiście jak przyjrzymy się wypowiedziom poszczególnych przywódców państw, to jest pewien ogólny, taki bardzo, prawda, wątły konsensus, że Unia ma się zreformować, jest banał. Natomiast w przypadku Kaczyńskiego i Orbana padło to stwierdzenie, że właśnie ta reforma ma polegać o tym, o czym mówił już wcześniej w swoich wywiadach Kaczyński dla Rzeczypospolitej, czyli cofnięcie procesu integracji. Że tak. Mamy, prawda, otworzyć kwestie traktatów, o tym mówił też minister spraw zagranicznych dzisiaj rano Waszczykowski, i w ramach, i wtedy właśnie kompetencje mają wrócić do państw narodowych. Unia Europejska ma być bardzo luźnym związkiem bardzo silnych, suwerennych państw i narodowych państw oczywiście, i tutaj też pojawia się kwestia, że takie bardzo istotne sfery jak obronność, jak wymiar sprawiedliwości, one mają być właśnie zarezerwowane dla państw narodowych i ma być też bardzo jasno powiedziane w tych traktatach po reformie, czego nie mogą zrobić wobec państw instytucje unijne. To jest oczywiście w kontekście naszego sporu z Komisją Europejską o Trybunał Konstytucyjny. I kolejna kwestia, no to są też wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego. Orban akurat tutaj nie był tak i wcześniej też nie wypowiadał się tak jednoznacznie, natomiast prezes Kaczyński krytykował samą ideę utworzenia strefy euro. Uważał, że to jest błąd i że ta wspólna waluta nie ma sensu, racji bytu. No i
to spotkanie przebiegło... Więc tu mamy wiele wymiarów, prawda? One się wszystkie ze sobą łączą, to są naczynia oczywiście połączone, bo mamy ten wymiar taki instytucjonalny, tożsamościowy, gospodarczy. Też oczywiście były wycieczki ze strony prezesa Kaczyńskiego wobec Niemiec. Tutaj można mówić o takiej pewnej stałej obsesji wręcz antyniemieckiej. To są te wypowiedzi, prawda, sugestie, że mamy klarowny podział, jest opresja, jest winny, czyli co się dzieje między południem a północą i tym winnym są Niemcy i nie przypadkiem Angela Merkel jest upozowana na tego pana, wszyscy wiemy, o kogo chodzi, prawda? I tutaj wszyscy się śmiejemy. I teraz... Troszeczkę w takim, prawda, serialu w telewizji, jak ALF na przykład amerykański, wszyscy wiedzą, kiedy się śmiać. I ten projekt przez jego przeciwników jest w jakiś sposób do tej pory był w pewien sposób bagatelizowany, to znaczy w duchu takim niepokoju obserwowało wielu te projekty i zamysły, w niepokoju dlatego, że jakby brakowało wiary tym, że ludziom, że ten projekt może zakończyć się sukcesem, czyli rzeczywiście Polska, Węgry będą źródłem odnowy Unii Europejskiej, natomiast to, czym się skończy, to ewentualnie osłabieniem więzi Polski z Unią Europejską, czyli większą izolacją Polski, ewentualnie zepchnięciem na wschód. I teraz nie wiem, jak ty byś ocenił, na ile dziś można, ale na siłę i możliwości, powiedzmy, tej kontrrewolucji, bo tam jednak i prezes Kaczyński, i premier Orban snuli naprawdę wizję, uproszczę, podboju Europy w tym duchu. No i jak byś ty ocenił tę siłę? Czy to można trochę nazwać, przepraszam, ale rojeniami, czy no, jednak musimy mierzyć, ambitnymi... odwołując się do naszego wieszcza narodowego, siły na zamiary. No jak spojrzymy na oba kraje, to oczywiście premier Orban może powiedzieć, że jest nas 65 milionów, ale każdy Czech i Słowak powie hola, hola, chwileczkę. Jak spójrzcie na naszych premierów, czy mówili, nam Fico dał jasno do zrozumienia, że oczywiście jesteśmy za współpracą w grupie Wyszehradzkiej, ale moment. Puszczać. Tak. To jest jeden z tych wspólnych mianowników nielicznych, wątły, bo on oparty na czymś negatywnym, czymś, co nie jest... My cały czas żyjemy w Polsce w takim, to jest dla mnie niesamowite, w takim przekonaniu, że mamy identyczną sytuację jak w zeszłym roku i po prostu te tak zwane, to jest jak morze, jak jakiś żywioł, fale uchodźców uderzają w Europę, a na przykład spojrzymy na statystyki i z Turcji do Grecji w sierpniu przybyło ponad 30 razy mniej ludzi, prawda, niż... No, ale to oczywiście no i tak dalej, ale mamy... No więc o co chodzi, że kreujemy pewne widma, fantazmaty. I między innymi jednym z nich jest jedność Grupy Wyszehradzkiej. Kiedy Fico mówi OK, chcemy współpracować w ramach Grupy Wyszehradzkiej, choć różnimy się w wielu sprawach. Ale to też podkreślał prezes Kaczyński, mówił, pomimo tego, że się różnimy. Ale no właśnie, tylko jest pytanie, czy na przykład Słowacja, która jest członkiem strefy euro, czy ma takie same interesy jak my, czy Czesi, którzy ustanowili dialog strategiczny z Niemcami, jasno dają do zrozumienia, że to jest dla nich bardzo ważny partner, czy wybiorą się na jakąś konfrontację z Niemcami, jeśli pogorszą się relacje... Ale faktycznie, bo jeżeli spojrzeć bardziej do przodu... Ale ja patrzę jeszcze bardziej, znaczy jeśli spojrzymy do przodu, no można powiedzieć... Patrząc na tendencję słabości Unii, tak? Ale, no dobrze, tylko momencik. Słabnięcia. Pytanie, czy Unia... Co to znaczy słabnięcia Unii? No mamy na przykład, no co, spójrzmy na Hiszpanię. Nie ma rządu, będą trzecie wybory, ale gospodarka wyszła z recesji i bardzo zaskoczyła. Oczywiście ma jeszcze jakieś problemy strukturalne, ale wychodzi na prostą. Na przykład. I to dynamicznie, prawda? Co jest gospodarką niemiecką? Możemy dać wiele przykładów. Unia jest... Problemem jest to, że jesteśmy różnorodni, rzeczywiście. Tylko, że my kreujemy pewne... fantazmaty. Na przykład stworzyliśmy to, że walczymy z tym lewactwem, polityczną poprawnością, dyktatura politycznej poprawności i tak dalej. Że Unia chce zniszczyć naród. Tak, zniszczyć naród. Tylko no ja się pytam, jak to jest możliwe, że przez... To jest oczywiście nieprawdą. No jak spojrzymy na... No ale moment, no właśnie to jest ten absurd, że jak spytam się znowu, spójrzmy na Hiszpanię, no co się dzieje? No, czy nacjonalizm baskijski osłabł, czy się wzmocnił w ramach Hiszpanii w Unii Europejskiej? Czy kataloński nacjonalizm osłabł, czy się wzmocnił? Wzmocnił się, prawda? Mamy bardzo różne procesy w tych wszystkich krajach. Tylko następny wizerunek. My dokonamy kontrrewolucji razem z Węgrami.
tej wymiarze kulturowym. I to samo mówił prezydent Duda, jak był na Węgrzech. No to przyjrzyjmy się tym Węgrom. No i kogo widzimy? Naród gdzie? A. Oczywiście w konstytucji mogą sobie zapisać o korzenie chrześcijańskie i tak dalej, ale praktyka jest taka. Ustawa aborcyjna, jedna z najbardziej liberalnych w Europie i jeden z najwyższych współczynników aborcji w Europie, w praktyce. Związki partnerskie. Stolica porno europejska, przemysłu, na czym państwo zarabia, bo to jest legalne. No trzeba to nazwać po imieniu. Kilkanaście co najmniej klubów gejowskich w Budapeszcie, proszę to porównać z Polską. To sporo. Kwestia praktyki religijnej. No prawda jest taka, że mamy znacznie niższy poziom praktyki religijnej niż w Polsce i sporą grupę ludzi, Węgrów, którzy są agnostykami, ateistami, wierzącymi, ale nie przyznającymi się do żadnej religii. Więc okazuje się, że my wykrowaliśmy Polak, Węgier, dwa bratanki, tak. Razem, no nie jesteś... Ale używał sformułowania chrześcijańska. Orban może mówić, tylko spójrzmy praktycznie, jakie to jest społeczeństwo. To jest troszeczkę tak jak w Polsce, że mamy co? Mamy dla mnie to jaką esencją takiego kuriozum u nas w kraju, gdzie to przyjmuje charakter karykaturalny, to jest jak była premiera filmu Historia Roya i selfie sobie robi Doda, która miała procesy. Doda sobie zrobiła. Nie, Doda była na historii Roya, na Smoleńsk nie dotarła. Była moim zdaniem. Nie była. Dostała zaproszenie, którym się chwaliła. I na historii Roya robi sobie zdjęcie z ministrem obrony narodowej Antoni Macierewiczem. Twierdzi, że od zawsze była patriotką, tradycyjną, konserwatywną kobietą, która przecież miała procesy sądowe o obrazy uczuć religijnych. Więc mówmy o tych absurdach takiej hipokryzji i też tworzeniu pewnych wizerunków, które są oderwane od rzeczywistości. No chciałam fragment bardzo ciekawego komentarza Adwina Bendyka na jego blogu Antymatrix, gdzie on tę debatę nazwał kompensacyjną literaturą fantastyczną w akcji, tylko że nie na festiwalu literackim, a podczas Davos dla ubogich. No i w dużej mierze opowiada o tym, że jednak Orban dominuje, chociaż tam komplementy dawał Kaczyńskiemu, składając mu hołd z bezużytecznej, na zasadzie pan wie więcej, ale ja wiem lepiej, erudycji. No i mówi o tym, że Węgry, naród mały, zaledwie 10-milionowy, dysponują nadmiernym wigorem. Się, przecież jeszcze jest parę milionów rodaków w sąsiednich krajach. Węgry, zaledwie 10-milionowy naród, dysponują nadmiernym wigorem, który przekłada się w nadprodukcję historii i idei, jakich ten niewielki naród nie jest w stanie sam zagospodarować. Dlatego potrzebne jest coś w rodzaju Lebensraum dla tej nadwyżki żywotności. 40-milionowa Polska dysponująca z kolei nadmiarem tożsamości. W dużej mierze, że Orban potrzebuje Unii Europejskiej, a dla niego Polska, cytuję Bendyka, to użyteczny idiota. No, to jest, znaczy nie, na pewno jest tak, że my sami mówimy, i to brzmi troszeczkę groteskowo, że nic nam się w Unii Europejskiej nie stanie, ponieważ mamy gwarancję premiera Viktora Orbana. Więc kraj czterokrotnie od nas mniejszy i gospodarka, i pod względem populacji daje nam gwarancję. Więc to można powiedzieć, no, że jest samo w sobie sytuacją absurdalną, ale... Najlepiej jakbyśmy sobie wyobrazili, że parę dni temu było spotkanie przywódców Francji, Niemiec i Włoch dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Wyobraźmy sobie taką sytuację, kompletne myślenie rzeczeniowe dzisiaj niestety, ale że to jest kamyczek do ogródka obecnej opozycji. Gdyby przez te 8 lat udało się Polakom wytłumaczyć, że strefa euro to nie tylko Grecja, tylko Niemcy, Holandia, Finlandia, prawda, że wchodzą do niego kraje takie jak Bałtowie, jak Słowacja i radzą sobie. Wchodzimy do tej strefy euro, jesteśmy w niej, mamy stabilny rząd, rozwijającą się szybko gospodarkę i jesteśmy członkiem strefy euro. I co wtedy? Bylibyśmy tam. Na tym spotkaniu. Ale teraz ja na koniec... jest pytanie, oczywiście trzeba rozmawiać w regionie, trzeba grać na dwóch fortepianach, ale my nie mamy zupełnie, ta ręka druga, oczywiście usłyszymy teraz, że jest trójkąt weimarski i tak dalej, ale... Muszę na koniec zapytać, ale jednak nie da się bagatelizować kryzysów, które są w Unii Europejskiej, ale nie da się bagatelizować tej potrzeby kontrrewolucji u części społeczeństwa. No dobrze, tylko jest pytanie, czy my na przykład na tym spotkaniu słyszymy, że może pani Le Pen wygra wybory. Jak spojrzymy na sondaże, to prawdopodobieństwo jest bardzo małe. Ale
Brexit, Trump no też... No dobrze, ale to nie, no tutaj sondaże akurat pokazywały coś innego. To też jest dobry przykład, bo słyszymy od polityków właśnie węgierskich i polskich, że Brytyjczycy wybrali tożsamość. To jest pytanie, jaka to jest tożsamość? Spójrzmy na konserwatystów. Partia brytyjska, która jest teoretycznie znowu wymiar tożsamościowy, sojusznikiem PiSu i co? W jej szeregach na ważnych stanowiskach są muzułmanie, partia popiera związki partnerskie. No o czym my mówimy? Adam Balcer, ekspert Wisa Europa, był Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. To jest powtórka. Wielką wartością dla każdej miejscowości z uwagi na zapylanie roślin. Mieszkańcy tej gminy nie muszą się martwić, że jeżeli kupują drzewka owocowe czy krzewy, że owoce się u nich pojawią, bo się pojawią. Podstawowa funkcja pszczół to jest właśnie zapylanie, ale przy tych moich pszczołach, to oczywiście w tej działce, powstawały tam też wielkie przyjaźnie, ponieważ staramy się nie tylko robić rodzinne spotkania i to kilka razy do roku przy różnych ogniskach. Robimy tam też pewne takie biesiady, gdzie rozmawiamy do późna. Na tych działkach nie tylko my korzystamy rodzinnie, ale w wielu wypadkach też korzystają nasi przyjaciele, po prostu, którymiśmy postawali przez lata. Zapraszani tam są na te działki, robimy tam pewne wspólne potrawy, ponieważ jeden z moich braci znakomicie gra na akordeonie, jeden na gitarze, więc to robimy też pewne śpiewy takie. Kultywujemy tradycje przede wszystkim rodzinne. Mojej rodzice bardzo lubili śpiewać przy uroczystościach, na przykład imieninowych, i tą tradycję kultywujemy. No cóż jeszcze powiedzieć? Mogę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o pszczoły, to wchodząc w świat przyrody, bardzo mnie to ubogaciło, ponieważ przez 43 lata, jak wcześniej wspomniałem, służyłem światu techniki. On jest inny niż świat przyrody, absolutnie. Więc świat przyrody się rządzi swoimi prawami. I mogę powiedzieć tak, że łatwiej dostrzec tego stwórcę, jeżeli się widzi po prostu to, co on dla życia ludzkiego daje, że daje życie po prostu roślinom, różnym owocom, które my zbieramy jako płody, dary ziemi, a my na przykład, przynajmniej ja jako pszczelarz teraz przy końcówce swojego życia, no staram się tylko pomagać tej społeczności tych pszczół jako głównym po prostu też owadom, które w świecie przyrody znakomicie zapylają. Nie są to owady, które jedynie zapylają, bo są jeszcze oczywiście inne, są jeszcze dzikie pszczoły, są czmiele, ale tej społeczności, tym owadom służę. I choćby nie wiem, jak żeśmy się przygotowali do sezonu pszczelarskiego, żeby to wszystko było, one były w kondycji, mogły dużo zebrać, to jednak widzimy je zawsze, ten palec Boży, że wszystko od Stwórcy zależy, czy my ten miód zbierzemy w tym roku, czy nie zbierzemy. No właśnie, celowo pozwoliłem na taką dłuższą wypowiedź panu inżynierowi, a to po to, żeby pokazać, jak bardzo jest Panu bliskie, jak bardzo jest to łączenie rodziny ludzkiej i rodziny pszczelej. One ze sobą żyją w symbiozie, także na tych Waszych działkach w Sułkowicach. Myślę, że pszczoły nie przeszkadzają ludziom, ludzie nie przeszkadzają pszczołom, wspomagają, wiedzą, kto ma do czego prawo. Ale to, co jest bardzo ważne, wspominał o tym święty Augustyn, gdy pisał: rodzice zapisują księgę, którą czytają dzieci. No rzeczywiście, swoim przykładem, swoim działaniem rodzice Pana, pańskiego rodzeństwa, ale także Pan wobec swoich dzieci zapisuje księgę.
I te dzieci czytają księgę, początkowo może nie za bardzo chcą czytać, ale obserwując, ta obserwacja powoduje, że to, co widzą, wzrasta w ich zachowanie. I myślę, że wielką radość musiał pan odczuwać wtedy, gdy pański syn na czas jubileuszu przygotował dość długi wiersz z okazji 70. rocznicy, ale może ten początek zechciałby pan przypomnieć, co ten pan Tomek panu napisał. Proszę bardzo. To jest pod tytułem Rzeczypospolita Działkowa. Każdy ma ulubione miejsce swe na ziemi, mały krzyżyk na mapie, jeden punkt przestrzeni. Ktoś tam lubi jeziora, jacht cichej przystani, inny szuka spokoju na tatrzańskiej grani. Ktoś uwielbia gwar miasta tętniący w ulicach, a mój tata zaś wybrał działkę w Sługowicach. Od lat tam 40 tutaj pielgrzymuje i swoiste imperium wytrwale buduje. No właśnie. I ten początek pokazuje od razu, kto jest tam budującym wspólnotę rodzinną. Wspólnotę, którą stanowi pana rodzeństwo ze swoimi współmałżonkami, ale również ich dzieci, które tam przybywając radują się, że nie tylko mogą korzystać ze zbiorów na tych działkach, że mogą także pomagać w pracach właśnie przygotowujących swoim rodzicom, ale także, że mogą we wspólnocie między tymi rodzinami spotykać się i razem bawić, przeżywać radosne chwile, jak na przykład tę, którą przeżywaliście właśnie w tę 70. rocznicę. Ale trzeba powiedzieć, że to nie tylko rodzina się spotykała. Były także rodziny, już pan wspominał o pszczelarzach tamtej okolicy, którzy też chcieli się właśnie tam spotkać. Może o tych pszczółkach z tego wiersza weźmiemy jakiś fragment. Proszę bardzo. Jest więc król samowładca, który o wszystko dba, szczerze swojej dziedziny od pożogizła. Królowych jest 40, jak pewno wiecie, dwór swój mają w ulach w rozległej pasiece. Ma podwładnych rój cały, co na kwiatach brzęczy, jest ich 2 miliony, coś 500 tysięcy. Ma swoją konstytucję, jak wszystkie narody, rządzi prawo do pracy i prawo przyrody. No właśnie, jeszcze spoglądam na ten dość długi wiersz. No dobrze, że syn tak to wszystko opisuje, ale jest tam także miejsce o tym, że są nie tylko ci członkowie rodziny, szerszej rodziny, tej rodziny pszczelarskiej, ale także tej, o której pan już wspominał na początku naszej audycji, Wajowicze, spotykający się. To też zostało uwiecznione przez pana syna w tym wierszu. Zgadza się. Przyjeżdżają tu goście poprzez długie lata, szukając odpoczynku, ucieczki od świata. Nawet i z Watykanu bywa tu turysta. Jakżeż on ma na imię? Zdaje się Władysław. To wszystko dowodzi, jak mi się wydaje, że działkę na koszarach można nazwać krajem. No właśnie, tak to o tej Rzeczpospolitej. Syn napisał Rzeczpospolitej Działkowej. Syn napisał piękny wiersz ojcu i to myślę, że jest taka szczególna radość. Cicero, tu znowu przywołam już jeszcze głębiej sięgając w przeszłość, napisał tak. Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć? Ta młodość chce się czegoś nauczyć. I syn, który wydawałoby się, że tak tylko obserwuje, ale potem w tym wierszu przelał to wszystko, co właśnie i Cicero w tym krótkim dwuwierszu napisał, że od bycie z młodymi, którzy chcą słuchać, chcą obserwować i chcą z tej księgi, którą ojciec, matka zapisali, korzystać i czytać, to jest największy skarb, który jest skarbem właśnie przy okazji, warto o nim wspomnieć, przy okazji takich jubileuszy. Bo przecież te jubileusze, już mówiłem na samym początku, one nie są dla jubilata. Jubilat wie, co zrobił
i jak to robił, ile serca wkładał i co mu się udało, a co się nie udało. Natomiast młodsze pokolenie przy okazji tego jubileuszu ma okazję spojrzenia wstecz, skąd przybyło na ten świat, w jaki wpisało się drzewo genealogiczne, no i zadanie. Co dalej będzie w tym wzrastaniu kolejnych, następnych gałęzi tego drzewa, ono to młode pokolenie wkładać. Przypomnę, bo tu tak mówimy o pana synu, panu Tomku, a on był pierwszym redaktorem tygodnika młodzieży katolickiej Droga przez wiele lat. Wtedy jeszcze był młodym, takim zapowiadającym się dopiero redaktorem, dziennikarzem. No warto może powiedzieć, czym się teraz zajmuje, bo matematykę studiował. Tak, tak. Więc Tomek jest po studiach pedagogicznych, pracuje jako matematyk, nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki w Szkole Specjalnej dla Dzieci Niedowidzących na ulicy Tyniskiej w Krakowie. Też tam z tego grona osób niedowidzących wybrał sobie żonę swoją i wiernie jej służy. Pięknie małżeństwo ich się rozwija, mają jednego syna. No i się wspomagają też wzajemnie, ale żeby jeszcze uzupełnić te niektóre te dane, o których pan redaktor mówi, dotyczące tej integracji rodzinnej, to ma rzeczywiście pan redaktor absolutną rację, że te nasze spotkania, które robimy czy w Sułkowicach na działkach, czy ten jubileusz, one mają właśnie służyć głównie integracji rodzinnej, żeby ta młodzież nasza, bo na moim jubileuszu było prawie 75 osób plus dwa niemowlaki trzymane na rękach. Odbyła się oczywiście msza święta, którą ksiądz Władysław Gryzło z Watykanu jezuita przyjechał do mnie, odprawił właśnie w kościele w Biertowicach, zaprzyjaźnionym kościele, gdzie proboszczem jest ksiądz Jacek. Mój pszczelarz z mojego też, jak to się mówi, z mojego koła pszczelarskiego, tak. Także widać, że się wspomagamy wzajemnie i później oczywiście odbyła się nie tylko spotkanie w restauracji, ale tak samo i na działce, gdzie były i śpiewy, i wesoła muzyka, więc dzieci się koło nas kręcą, te małe jeżdżą na rowerach, biegają, w piłkę grają, także, że też nasiąkają tą naszą tradycją, którą właśnie tam dzielnie w Sułkowicach kultywujemy. I ja się czuję w pewnym sensie odpowiedzialny za to, że Pan Bóg dał mi pewne talenty, takie bym powiedział, scalania rodziny, służenia sobie wzajemnie. Wiele moich produktów, oczywiście część się sprzedaje, ale w większości wypadków się rozdaje, jeśli chodzi o to dobrodziejstwo przyrody w postaci tych pszczół, które dają miód i inne produkty pszczelarskie, bo nie tylko te produkty pozyskuję. I uważam, że trzeba się cieszyć życiem, bo to jest najważniejsze i wspierać się wzajemnie i to w tej naszej tradycji rodzinnej staramy się zachować. Właśnie, ale żeby była całość, to trzeba jednak powiedzieć nie tylko o synu, córka wasza, prawda? No więc Zosia moja jest też nauczycielem. Ona kończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną, teraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, jest historykiem, ale przekwalifikowała się, ponieważ zrobiła pewne kursy w Anglii i jest po prostu anglistką. I w tej szkole też specjalnej dla dzieci niedowidzących w Dębnikach pracuje jako anglistka. No, to się tak złożyło, że moja żona jako psycholog pracowała tam od samego zarania i w zasadzie przez nią to się stało, że te moje dzieci poszły jako nauczyciele do tejże szkoły po prostu pracować i wspierać po prostu te dzieci niedowidzące, kształcąc ich po prostu w różnych zawodach. No właśnie, poznaliście Państwo, zwracam się teraz do naszych słuchaczy, pewną rodzinę przez naszego jubilata, pana inżyniera Józefa Flagę. Poznaliście pewną rodzinę, jak ona się kształtuje, jak rozwija, jak buduje wspólnotę i jak ta wspólnota ludzi współpracuje.
współżyje ze wspólnotą pszczół, które tam też stanowią swoje królestwa, rodziny, pnie niektórzy określają. I to wszystko razem pomaga rozwijać się kolejnym już następnym pokoleniom, bo pan przecież nie jest tylko ojcem, mężem, ale także dziadkiem, no jeszcze nie pradziadkiem, to by było za wcześnie, no ale w każdym bądź razie jest to już taki rozwój z tego pnia sułkowickiego. Dziś dziękuję serdecznie za to spotkanie. Przypomnę naszym słuchaczom, że naszym gościem był, tak to dalej trzeba powiedzieć, że jubilat, zamiłowania pszczelarz, no dodam jeszcze, także i złota rączka, to widać było, słychać było z tego głosu, że wieloma sprawami lubi się zainteresować, czyli pan inżynier Józef Flaga, któremu serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No a was, drodzy przyjaciele, za tydzień o zwykłej porze zapraszam. Szczęść Boże!